Wczoraj podzieliła się Pani informacją, że pojawi się Pani na nowej płycie Marka Dyjaka. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie gościnny udział, czy w jednej piosence, czy może w kilku? I kiedy możemy się spodziewać tego albumu? Oj, to są wszystko pytania do Marka Dyjaka, nie do mnie. Ja Marka znam od wielu lat i bardzo byłam zaskoczona, kiedy zaprosił mnie do udziału w swoim nowym projekcie. Ale ja nie śpiewam tam z Markiem Dyjakiem, śpiewam tam z panem doktorem Mrozem i to jest taka piosenka dodatkowa na płycie. A czy ma Pani w najbliższym czasie, bądź może w dalszych planach, nagranie swojej solowej, autorskiej płyty? Ja nagrałam płytę pod tytułem Żarcik a propos. Ta płyta się rozeszła i właściwie z białym krukiem, można powiedzieć. Nawet ja mam już chyba tylko kilka egzemplarzy w domu. Dlatego czas na kolejną. Istnieje taki pomysł, żeby zapisać ten recital, który będę u Państwa pokazywała. To są wspaniałe piosenki, perły piosenki kabaretowe. Ja mamy w tej dziedzinie ogromne tradycje w Polsce, bo i piosenki przedwojennej kabaretowej i tej powojennej, niezwykli autorzy, starsi panowie, Wojciech Młynarski, pani Maria Czubaszek. Ale chciałabym tę płytę wydać w wersji live, dlatego że wymyśliłam ten spektakl jako takie bardzo właśnie prywatne spotkanie z publicznością i to, co tam mówię, ma jednakową, wydaje mi się, wartość jak to, co śpiewam. To jest jakby taka całość, więc może tak to zapiszę kiedyś. A co jest dla Pani najważniejsze? Bo Pani jest piosenkarką, ale też i aktorką filmową, teatralną i telewizyjną. Czy któryś z tych światów jest dla Pani najważniejszy i najbliższy? No ja nie jestem piosenkarką. Nigdy bym o sobie tak nie powiedziała. Ja jestem śpiewającą aktorką zdecydowanie i jestem aktorką Teatru Polskiego w Warszawie i to jest takie miejsce, które pewnie w tej chwili jest dla mnie najważniejsze, bo też ono daje mi możliwości brania udziału w takich projektach, które mogą być zrealizowane wyłącznie w dotowanym państwowym teatrze. Teraz przygotowujemy się rozpoczynamy próby do Wiśniowego Sadu Czechowa w reżyserii Krystyny Jandy, więc na pewno to będzie wydarzenie. A śledzi Pani muzyczną działalność innych aktorów? Bo są tacy przecież aktorzy, nawet na Zachodzie. Nie wszyscy o tym wiedzą, że na przykład Bruce Willis nagrał dwie płyty z muzyką popową. Kevin Costner ma swój zespół, tak samo Kevin Bacon. U nas jest też dużo śpiewających aktorów, uprawiających bardzo różne rodzaje muzyki. Ja akurat preferuję piosenkę aktorską i taką piosenkę literacką. Zawsze ten tekst będzie podstawą pewnie wyborów, których dokonam, bo wydaje mi się to szczególnie ważne w takich czasach, kiedy tak dużo miałkich rzeczy powstaje. I dawniej jednak piosenka to było pole do działania niezwykłej klasy fachowców, tak jak już tutaj wspomniani przeze mnie, czy starsi panowie, czy Osiecka, Młynarski, Kofta. Natomiast od czasu, kiedy właściwie każdemu się wydaje, że jeśli zna alfabet, to może napisać tekst, no to warto sięgać, wydaje mi się, po te utwory, które niosą za sobą też wartość literacką. Recital w sobotę, jak wybrnąć z gapy? Jak sama Pani wspomniała, między innymi piosenka kabaretowa. A jak ocenia Pani dzisiejszy, ten współczesny kabaret, na przykład stand-upy? Muszę powiedzieć, że ja bardzo mało oglądam współczesnych kabaretów i to nie jest taka dziedzina, która mnie jakoś szczególnie pochłania. Raczej nie, natomiast ten recital, który opiera się na piosenkach kabaretowych, wynika raczej z takiej chęci wywołania uśmiechu na twarzy coraz bardziej nielubiącej się z różnych powodów, albo właściwie z wiadomych powodów, publiczności. A czy w muzyce stawia Pani na różnorodność tak samo jak w aktorstwie? Bo przecież ma Pani na swoim koncie role komediowe, role w dramatach, w horrorze, w musicalach, w serialach również. Ponieważ od 5 roku życia chodziłam do szkoły muzycznej, to mam dosyć taki, wydaje mi się, wyrobiony gust, jeśli chodzi o muzykę i niewątpliwie wychowałam się na muzyce klasycznej.
No i przejawiam sporą pasję do jazzu. Natomiast jakoś tak się złożyło w moim życiu, że ja na pewne gatunki, takie oczywiste dla mojego pokolenia, w ogóle jakoś się nie załapałam, na przykład na muzykę rockową. Dopiero później to nadrabiałam, tę całą wiedzę pokoleniową, bo ja w tym czasie po prostu grałam inwencję Bacha i tym się zajmowałam, kiedy wszyscy jeździli do Jarocina. W związku z tym jestem dosyć szczególnym słuchaczem i w związku z tym też są takie całe rejony muzyczne, w których poruszam się sprawnie i które preferuję, są też takie, które nie bardzo mnie interesują. To tak jak z tym kabaretem. Są rejony piosenki takiej literackiej ocierające się o kabaret, które bardzo dobrze znam i lubię, a jeśli chodzi o stand-up, to mnie to trochę onieśmiela, jako słuchacza nawet. To znaczy, ta łatwość mnie zachwyca, być może pozorna, aczkolwiek trzeba się urodzić z olbrzymią zdolnością do tego rodzaju komunikacji z publicznością, a ta bezpośredniość wypowiedzi mnie onieśmiela w stand-upie. No właśnie, a w Przemyślu jest Pani również jurorką w ramach biesiady teatralnej, ale to pytanie jest nie tylko do Pani jako do jurorki, ale też do odbiorcy, prawda? Czy na przykład zdarzyło się w ostatnim czasie, może nawet w kilku ostatnich latach, bo często mówi się, że dziś w zasadzie już wszystko się powiedziało, wszystko się napisało, zaśpiewało i zagrało, że żeby zainteresować słuchacza, trzeba przekroczyć każdą możliwą granicę. Poszukuje się pewnych rzeczy na siłę, jakichś oryginalnych. Czy zobaczyła Pani coś, bądź usłyszała jakąś płytę, która jest dla Pani czymś, no właśnie czymś takim nowym, żeby powiedzieć, to jest przyszłość muzyki, przyszłość teatru, przyszłość filmu. Coś, co Panią zaskoczyło. Wie Pan, ja nie wiem, czy to jest w ogóle konieczne, żeby tak bez przerwy zaskakiwać. I szukać czegoś nowego na siłę. Być może, że ja się po prostu starzeję, a coś takiego jest, że to moi przyjaciele muzycy jazzowi, którzy uczą w szkołach muzycznych, zawsze mówią, że młodzi ludzie muszą grać tak głośno i szybko, a im są starsi, to grają wolniej i subtelniej. I być może, że ja po prostu jestem na etapie powracania do mainstreamu i z tym się wiąże mój obecny gust, ale mnie się w ogóle nie wydaje, że bez przerwy trzeba zaskakiwać. No jednak jak wychodzi się na scenę, to ma to służyć jakiejś komunikacji z publicznością. W związku z tym, jeśli dobrze dobierzemy środki, to się skomunikujemy i pewnie to będą inne środki dla różnej publiczności. Stąd ja raczej cieszyłabym się, że na rynku istnieje taka różnorodność gatunków i nie mam nic przeciwko komedii bulwarowej i nie mam nic przeciwko spektaklom Krystiana Lupy, które są jednak dla bardziej wyrobionej czy wyedukowanej publiczności. Wydaje mi się, że cudowne jest, jeśli to wszystko współistnieje. I jedno i drugie może być niezwykle profesjonalne. A czy sięga Pani jeszcze po instrumenty muzyczne? Bo ukończyła Pani szkołę muzyczną w klasie fortepianu i flet, prawda? Tak, no czasem sięgam, ale żebym mogła się pochwalić, że z jakimś wybitnym skutkiem, to nie. Na zakończenie proszę nam opowiedzieć o swoich najbliższych planach teatralnych i filmowych. No więc tak jak już mówiłam, 10 września rozpoczynamy próby z Krystyną Jandą do Wiśniowego Sadu w Teatrze Polskim. No i mnóstwo prób wznowieniowych, ponieważ ja w Teatrze Polskim gram w kilku sztukach i po długiej przerwie, kiedy musieliśmy poddać się obostrzeniom związanych z pandemią, one w tej chwili znowu wracają na afisz, więc to wszystko będzie wznawiane. Ale wznawiamy również sztukę, która premierę miała w minionym sezonie, czyli MG. To jest sztuka w reżyserii
Moniki Strzępki, tekst Pawła Demirskiego, taki zaskakujący, wydaje mi się, zaskakujący dla tej części publiczności, która przyzwyczajona jest do takiego może bardziej klasycznego wystawiania sztuk w Teatrze Polskim. Bulwersująca w związku z tym sztuka. Na tę współpracę przy wznowieniach też się cieszę, bo bardzo mi się z Moniką Strzępką dobrze pracowało. No to, że cieszę się na współpracę z Krystyną Jandą, z panią Krystyną Jandą, to nie muszę mówić, bo to na pewno będzie wydarzenie i tam jest wspaniała obsada też w tej sztuce. A poza tym no bardzo tęsknię, nie ukrywam, za takimi wizytami jak u państwa z recitalem, bo ja ten recital sama skonstruowałam, to są piosenki, które sama wybrałam i to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy wychodzę na scenę i mogę zaprezentować to publiczności, także dopóki nas znowu nie zamkną, szczepcie się Państwo, bo jeśli Państwo nie będą się szczepić, to nas zamkną na pewno. Ja jestem zaszczepiona, a chciałabym móc pojeździć i pokazać swój recital, jak wybrnąć z gafy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.